Czerwony kapturek. Była sobie raz dziewczynka, która tak często chodziła w czerwonej pelerynce z kapturem, a wszyscy zaczęli ją nazywać czerwonym kapturkiem. Tę pelerynkę własnoręcznie uszyła jej babcia i włożyła w to tak bardzo dużo miłości. Miała nadzieję, że jaskrawy kapturek uchroni jej wnuczkę przed złymi przygodami. Pewnego poranka mamusia przywołała czerwonego kapturka i powiedziała: – Córeczko, właśnie dostałam wiadomość, że babcia jest chora. Zaniesiesz jej jedzenie i lekarstwa. Tylko nie zatrzymuj się nigdzie i nie rozmawiaj z nieznajomymi. Bądź ostrożna, bo słyszałam, że w lesie pojawił się wilk. Czerwony kapturek bardzo ucieszył się na spotkanie z babcią, która mieszkała w małym domku, zbudowanym na leśnej polanie. Mama włożyła do koszyczka ciasto, syrop na kaszel i słoik z rosołem. Dziewczynka dała słowo, że będzie ostrożna. Ochoczo złapała koszyk i wybiegła. Po chwili już była na skraju lasu. Ścieżka miała zaprowadzić czerwonego kapturka prosto do domku babci. Dzień był piękny, słońce świeciło, ptaszki ćwierkały. Dziewczynka szła raźno, pośpiewując sobie pod nosem, aż tu nagle na ścieżce pojawił się wilk. Dzień dobry, panienko. Przywitał się przymilnie. Dokąd wędrujesz i co masz w koszyku? Idę do babci, odparł czerwony kapturek, który zapomniał, że miał nie rozmawiać z nieznajomymi. Niosę jej jedzenie. Ho, ho! Zawołał zaciekawiony wilk. Gdy byłem mały, też odwiedzałem swoją babcię. Mówił dalej. Mieszkała w Noży pod Dębem. A twoja gdzie mieszka? Moja babcia mieszka w domku na polanie, szczebiotała beztrosko dziewczynka. Gdybym ja szedł do babci, nazrywałbym dla niej kwiatków. Doradził podstępnie wilk. Bukiet? Świetny pomysł! Zawołała dziewczynka i zaczęła zrywać wonne kwiaty. Wilk tymczasem pognał przez las, a gdy stanął przed domkiem babci, cichutko zapukał do drzwi. Babciu, to ja, twoja wnuczka. Zawołał, naśladując głos kapturka. Wejdź, wnusiu, odpowiedziała uradowana babcia. Wilk wpadł do domu i raz, dwa, haps, haps, połknął przerażoną staruszkę. Potem wcisnął się w jej koszulę nocną i położył do łóżka. Po jakimś czasie czerwony kapturek dotarł do domu babci. Grzecznie zapukał do drzwi, a potem wszedł do środka. Dziewczynka ze zdumieniem zauważyła, że babcia jakoś dziwnie wygląda. – Babciu, jakie ty masz wielkie oczy! – zawołała dziewczynka. – A to po to, żeby cię lepiej widzieć, moje dziecko – wyjaśnił wilk. – Babciu, jaki ty masz gruby głos! – zdziwił się czerwony kapturek. – To przez przeziębienie, wnusiu – skłamał wilk. – A psik – kichnął na pokaz. – Babciu, a uszy? Dlaczego masz takie wielkie uszy? – pytał czerwony kapturek. – Żeby cię lepiej słyszeć, wnusiu – odparł wilk. Ale babciu, dlaczego masz takie wielkie zęby? Zawołał jeszcze jedno pytanie czerwony kapturek i poczuł, jak z przerażenia włosy stają mu dęba. Grr, zęby? Ha, żeby cię zjeść. Ryknął wilk, wyskoczył z łóżka, po czym raz, dwa, haps, haps, połknął dziewczynkę. Wilk wiedział, że powinien natychmiast czmychnąć do lasu, ale objadł się tak bardzo, że postanowił najpierw uciąć sobie drzemkę. Po chwili chrapał tak głośno, że aż ciekawskie wiewiórki przybiegały sprawdzić, co się dzieje, dlaczego ściany domu drżą. Nadszedł też gajowy. Czemu staruszka tak chrapie? Szepnął i zajrzał przez okno do środka. Gdy zobaczył wilka śpiącego w łóżku babci, od razu domyślił się, co się wydarzyło. Oburzony postępowaniem wilka naszykował broń, powoli uchylił drzwi i wycelował. Poczekaj, ty wstrętny wilku. Już ja ci dam nauczkę. Powiedział do siebie, po czym strzelił do wilka z dubeltówki. Wszystko wilka pękło, trach, a ze środka wyskoczyły babcia i wnuczka. A kuku, zawołał czerwony kapturek. Co to? Co się stało? Co tak huknęło? Pytała zdezorientowana babcia, dopiero gdy włożyła okulary, rozpoznała dzielnego gajowego. Już myślałam, że po nas. Wołała wzruszona, dziękując mu za ratunek. Czerwony kapturku, musimy dać wilkowi nauczkę, oświadczył gajowy. Przynieś kilka kamieni, a ja zaszyję je w brzuchu wilka. To będzie najbardziej ciężkostrawny posiłek w jego życiu. Po chwili wszystko było gotowe. Babcia i wnuczka schowały się w szafie, a gajowy huknął wilkowi nad uchem z dubeltówki. Wilk
Wilk się obudził. Chciał się zerwać z łóżka, jednak brzuch ciążył mu tak bardzo, że ledwo dał radę zwlec się z posłania. Jęcząc, zaczął uciekać w stronę lasu. Od dziś nie zjem już jednej babci, ani wnuczki. Skamlał. Oj, jak boli. Ach, jak ciężko. Babcia, czerwony kapturek i gajowy długo jeszcze rozmawiali o tej przygodzie. Kiedy babcia poczuła się lepiej, przygotowała wspaniały podwieczorek. Później gajowy odprowadził czerwonego kapturka do domu. Dziewczynka solennie obiecała, że już nigdy, ale to przenigdy nie będzie rozmawiała z nieznajomymi i zawsze będzie słuchać mamy. A co się stało ze złym wilkiem? Od tej pory nikt go nie widział.